Witam ponownie. Panowie, tym razem chciałbym, żebyśmy dla odmiany porozmawiali nie o rządzie, a o opozycji mocno rozbitej, co pokazały ostatnie głosowania nad prawem aborcyjnym. Takiego zamieszania w Platformie i Nowoczesnej nie było dawno. Trzech posłów wyrzuciliście. Ja bym chciał was, panowie, zapytać, czy w ogóle dyscyplina powinna obowiązywać przy kwestiach światopoglądowych, bo taką dyscyplinę Nowoczesna i Platforma wprowadziły. A pytanie, czy powinny? W sprawach światopoglądowych oczywiście nie powinny, bo każdy jest niezależny, ma swoje sumienie. Natomiast w tym przypadku nie chodziło o sprawy światopoglądowe, tylko o techniczne głosowanie skierowania projektu obywatelskiego do dalszych prac w komisji. I chcę powiedzieć, że oczywiście w finale się źle stało i w naszym przypadku trójka posłów, która została wykluczona z Platformy, głosowała radykalnie za projektem Ordo Iuris, który tak naprawdę zaostrza prawa aborcyjne do tego stopnia, że zabiera w ogóle kobietom wszelką godność decydowania w tych najtrudniejszym przypadku, kiedy dziecko skazane jest tak naprawdę na śmierć. I ten projekt już jest po pierwszym czytaniu. Ten projekt trafił do komisji i w tym przypadku głosowanie wbrew jakby dyscyplinie technicznej spowodowało wykluczenie trójki posłów. Ale chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Źle się stało, że projekt obywatelski Ratujmy Kobiety nie trafił do dalszych prac, bo on zawiera z jednej strony kilka spraw, do których będziemy chcieli wrócić jako opozycja i zgłosić je jako własne projekty, czyli między innymi edukację seksualną, dostęp do antykoncepcji, między innymi kwestię związaną z opieką okołoporodową. To są rzeczy fundamentalne. Natomiast chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że Platforma Obywatelska jest za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego, który od 1993 roku funkcjonuje, czyli trzech przypadków, w którym możliwe jest usunięcie ciąży. Jesteśmy radykalnie przeciwko... I tych legalnych aborcji w skali roku wcale tak dużo w Polsce nie ma. No, głównie ten przypadek, kiedy dziecko jest skazane na śmierć i kobiety, które mają także wolny wybór usunięcia w przypadku jakby trwałego uszkodzenia, prawda, płodu, kiedy kobieta decyduje, czy w tym przypadku sąd. I chcę powiedzieć, że jesteśmy radykalnie przeciwko zaostrzeniu tego prawa, które proponuje PiS, ale także jesteśmy w tej części projektu obywatelskiego przeciwko także temu, aby aborcja w Polsce była przez każdą osobę czy dziewczynkę, bo to jest już od 16 roku życia, w każdym przypadku na życzenie, aby była możliwa. Uważamy, że kompromis tak trudno zawarty także z polskim kościołem, który przez kilkadziesiąt lat już funkcjonuje, jest dobrym. Może nie jest dobrym, jest póki co mniejszym złem w tym wszystkim i każde wahadło po prawej wywołuje wahadło po drugiej, po lewej stronie. I w tym przypadku będziemy stanowczo jakby za tym, aby kompromis utrzymać. Mi pozostaje przeprosić tak naprawdę te blisko 500 000 Polek i Polaków, którzy podpisali projekt obywatelski, bo on zawiera dobre elementy, podkreślam raz jeszcze, związane z edukacją seksualną i z dostępnością do antykoncepcji. I do tego niewątpliwie wrócimy. Wywołało to zamieszanie. Oczywiście to jest sprytny ruch pana prezesa Kaczyńskiego, bo wywołał na nowo demony polskie i tą wojnę ideologiczną. Ale zakładam, że w przyszłości przed wyborami samorządowymi opozycja się zjednoczy potraktujemy jako bardzo ciężkie doświadczenie, ale takie, które nie pozwoli w przyszłości dokonywać podobnych. Tu jeszcze trzeba o tym psztyczku w nos, bo myślę, że tak to trzeba określić prezesa Kaczyńskiego i najważniejszych polityków PiS, którzy zagłosowali za wprowadzeniem tego projektu. Ale to tylko pokazuje... Zapowiedziami projekt obywatelski tak był... Ale czy każdy projekt obywatelski jest popierany przez Prawo i Sprawiedliwość? Nie było dyscypliny, a to właśnie to, co na początku rozmawialiśmy. Ale wróćmy jeszcze do aborcji, to co przed chwilą pan Piotr... Ja, jeżeli chodzi o mnie, to jestem zwolennikiem likwidacji całkowitej aborcji. Całkowitej. A to dlatego, że jeżeli mamy... zajmować się kobietami w ich obronie,
No to my zajmijmy się właśnie w tym okresie, kiedy te kobiety są w ciąży, zadbajmy o to, żeby właśnie ta ciąża przebiegała jak należy, zadbajmy o to, żeby właśnie nie było tych patologii podczas ciąży, żeby nie było potem tych dzieci, które się rodzą z chorobami FAS. No ale to już się stało i badania prenatalne mówią ale no dobrze, to my zajmujemy się tym efektem końcowym złego prowadzenia kobiety. A może odwróćmy, to najpierw znaczy zajmiemy się... Złego prowadzenia kobiety, co to znaczy złego prowadzenia no, kobiety? Chodzi o ochronę kobiety, która jest w ciąży, aby zadbać o nią tak, jak to powinno być. Ciąży. Oczywiście. A my się zajmujemy tym już problemem, gdzie ten skutek jest już wiadomo, jaki A jest. A myśli pan, że to wystarczy, żeby wyeliminować wszystkie uszkodzenia płodu? Mówiąc brutalnie? Panie redaktorze, lekarze są od leczenia, a nie od zabijania. Od leczenia i składają przysięgę Sokratesa, że są za leczeniem, a nie za zabijaniem. Jeżeli my będziemy eliminować człowieka po to, żeby drugiego człowieka bronić, no to do czego no dobrze, my będziemy? To jest droga do nikogo. Ale chcę powiedzieć, przepraszam, bo to muszę się wtrącić, bo przecież minister Radziwiłł de facto zlikwidował opiekę okołoporodową. Tak naprawdę dostęp do badań prenatarnych należy tak naprawdę przywrócić dzisiaj po tym, co nastąpiło. Czyli, znaczy nie ma tej konsekwencji, bo kolega mówi o tym, że z jednej strony leczmy skutki, prawda, lepsza opieka, ale nie wyeliminujemy nigdy tego, że dzieci będą się rodziły, prawda, że płód będzie bardzo ciężko uszkodzony. Tak, bez względu ale na to zjawisko, jaka które opieka pan mówi, to będzie bardzo i w pewnym momencie rodzice stają przed dylematem, co zrobić, jeżeli z badań prenatarnych, które są dzisiaj w dużej części eliminowane przez rząd PiS-u i poprzedniego ministra, nie da się tak naprawdę wcześniej zdiagnozować ciężkiego uszkodzenia płodu. Za chwilę wejdzie zakaz jakby aborcji najbardziej jakby uszkodzonych płodów. Tak? Kobiety będzie się zmuszać do urodzenia. Więc w tej sytuacji tak naprawdę my wracamy do, naprawdę do średniowiecza. Ale dzisiaj chcę powiedzieć tak, że te trzy przypadki, bardzo trudne, bo każda aborcja jest... bardzo wysoko rozwiniętych każdy przypadek aborcji... Rodzą się dzieci. Każdy przypadek aborcji jest wielką traumą, wielką tragedią dla rodziców. Ale jednak w tych trzech przypadkach zawsze kobieta powinna wybrać. Wy chcecie teraz w PiS-ie tego zakazać, więc ja uważam, że trzeba by się radykalnie przeciwko. Nie ma co się dziwić, to zawsze, znaczy każda radykalizacja ograniczenia aborcji tych trzech przypadków wywołuje w drugą stronę pełną dowolność, czyli ten taki lewacki charakter, który został jakby w Sejmie złożony poprzez dopuszczenie aborcji na życzenie. To są skutki, tego się w przyszłości nie da zatrzymać i naprawdę lepiej było nie podejmować tego tematu, ale uważam, że on jest po prostu tematem czytelnym politycznie, bo on się opłaca prezesowi Kaczyńskiemu, opozycja ma z tym problem, bo ludzie mają swoje sumienia. Nie, to i mamy, takie, zamiast problem rozwiązywać, mamy tylko to są podejrzenia takie nieuzasadnione podejrzenia, dlatego jeszcze raz wracam do tego, abyśmy rzeczywiście, jeżeli mamy chronić kobietę, to zacznijmy o nią dbać, ale w tym momencie, kiedy należy o nią dbać. Zacznijmy myśleć o tym, żeby te rodziny nie były rozbijane. No dobrze, zacznijmy razie, o tym, żeby to był mąż, który najlepiej zadba o kobietę, która jest w ciąży. Żeby prowadzić wychowanie seksualne, zadbajmy o edukację seksualną. Bo to jest ten projekt. A dlaczego nie? Oczywiście. Za dostępem do antykoncepcji? Bo dzisiaj my mówimy o tym, że są takie przypadki. Jeżeli ja dzisiaj mam styczność z dziećmi, bo mam pod sobą pieczę rodzinną i dzieci się rodzą pod wpływem alkoholu, także mają 2 promile, to o czym my rozmawiamy? No tak wtedy mamy problem, bo takie dziecko się rodzi i oczywiście jest chore, jest skażone na całe życie. I jest Dariusz Stasiak, dajmy głos. Za momencik Sławomir Krawczyk. Ta kwestia zawsze będzie budziła wątpliwości i dylematy i nigdy nie osiągniemy pełnego konsensusu wokół tego, co w tej sprawie dopuścić, a co powinno być granicą absolutnie nie. Ale czy ustawa z 93 roku jest zła? Przekroczenia. Znaczy ja myślę, że my jako kraj jesteśmy ciągle między Wschodem a Zachodem, tak? W tym miejscu w Polsce Europy. I tak obowiązuje jedno z bardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie. Czyli ja generalnie chcę powiedzieć, że nie chciałbym jako bezpartyjny samorządowiec i jako to środowisko dawać się wciągać w dyskusję opatrzoną kwestiami ideowymi i światopoglądowymi, tak? Czy ideologiczno-światopoglądowymi bardziej. Idea nie jest niczym złym. Natomiast
nawet tym, co powiedział Piotr Borys, tak? Z jednej strony rozmawiamy o aborcji, a kończymy wywodem na temat zbliżających się wyborów samorządowych i tego, że opozycja będzie się jednoczyła. Właśnie cały problem polega na tym, aby tego rodzaju kwestii nie wciągać w debatę samorządową. Nie wolno tego absolutnie robić i my jako bezpartyjni samorządowcy będziemy tego absolutnie unikać i pokazywać to, o czym warto dyskutować w kwestiach rozwój miasta, rozwój wsi, rozwój regionu. To są kwestie absolutnie zasadnicze. I tutaj wolałbym, aby jedna z najbliższych debat choćby tej tematyce była poświęcona, jak poprzednicy przygotowali. Ale ja w kontrze powiem, obecność. Ja tylko dokończę jednym kobiety, zdaniem. Kobiety, których ta ustawa może dotyczyć, są w całej Polsce, także w naszym regionie. Tak, tylko nie można w kwestiach no też fundamentalnych czynić argumentu czy kontrargumentu dla tych kwestii poprzez debatę jednak o charakterze, mówię, ideologiczno-światopoglądowym, bo nie ideowym. Krótko rzecz ujmując, wydaje mi się, że dzisiaj dla każdej ze stron tej debaty parlamentarnej to jest problem. Tak? Było widać wyraźnie rok temu, że PiS nie za bardzo chciał być wciągany i nie za bardzo chciał to pole otwierać i to się w tych głosowaniach, które jakby zamknęły tak wówczas przez PiS. Ale zamknął. To zawsze będzie problem, bo jeżeli my nie będziemy się zastanawiać nad tym, jak zapobiec przyczynom, a będziemy skutki leczyć, a przyczyny pozostawiamy w dalszym ciągu takie, jakie są, no to będziemy się cały czas kręcić wokół tych spraw, które... Tak, no najgorsza jest ideologia w polityce. Ja przypomnę, że pan Radziwiłł, który nie tylko nie zgodziłby się na przerwanie ciąży z zgwałconej swojej własnej córki, to nawet nie podałby jej tabletki dzień po, został zamieniony na równie fundamentalistycznego pana Szumowskiego, który ma takie oto podejście do seksu. Tylko wybrani przez Boga i związani sakramentem małżeństwa mają prawo używać organów, które stanowią sakrum w ciele ludzkim. To jest cytat z nowego ministra zdrowia? Tak, to jest cytat z nowego ministra zdrowia. Może pojawił w internecie, nie wiem czy prawdziwe, ale... Natomiast odnośnie tej, nie jestem w stanie zweryfikować. Tej ustawy, projekt przedstawiony przez panią Nowacką no, nie jest zbyt dobry, dlatego że w nim dopuszczono aborcję dla na przykład 15-letnich dzieci bez wiedzy rodziców i bez opinii psychologa oraz kary za głoszenie antyaborcyjnych haseł. No to jest zbyt radykalne. Nowoczesna przedstawi na dniach swój własny projekt, który nie będzie miał tych mankamentów. No ale ostatecznie, czy Nowoczesna swój własny projekt będzie w stanie w ogóle poprzeć, bo no nie popisaliście się. No znaczy ten projekt nie miał żadnych szans na przejście w obecnym układzie parlamentarnym i tutaj partie lewicowe, mimo że biorą subwencje z naszych podatków, nie zaprezentowały do tej pory ani jednego sensownego projektu ustawy, ale chcą zbić kapitał polityczny na społecznych emocjach. No, no tak, ale tak, tylko ludzie jeszcze do końca nie wiedzą tak naprawdę. Oczywiście, znaczy raz jeszcze podkreślam, źle się stało, że ten projekt nie trafił po prostu tych, którzy wyciągnęli karty, nie byli obecni, czy też głosowali przeciwko, bo powinien być oczywiście debatowany na równi z projektem zastrzegającym aborcję, aby ludzie zobaczyli, że na końcu i tak większość polskiego społeczeństwa popiera kompromis aborcyjny, bo jest większość osób nie chce zaostrzenia ustawy aborcyjnej, ale też większość osób nie chce aborcji na życzenie dla każdego, łącznie z nastolatkami. To zostało sprytnie wykorzystane przez prezesa Kaczyńskiego. Pogubiła się opozycja, zgadzam się. Tylko, że my do tego wrócimy za chwilę. Dzisiaj w Sejmie jest już tylko jeden projekt zaostrzający i cała opozycja radykalnie, może poza Kukizem, będzie oczywiście przeciwko temu, bo Polska nie jest krajem o mentalności średniowiecza, jest członkiem Unii Europejskiej. Ludzie chcą mieć tak naprawdę w tym wymiarze minimalną wolność wynikającą z wyboru sytuacji, w której dana osoba może się znaleźć, wynikającą jakby z trwałego uszkodzenia oczywiście płodu i zmuszania kobiet do urodzenia, a to przewiduje ten projekt, który być może PiS poprze. Tylko problemem tego wszystkiego jest to, że tej debaty wcześniej nie było. Że kiedy spotykam się nawet u pana redaktora, nie ma tutaj kobiet. Tutaj powinny być same kobiety, które powinny powiedzieć, jakie mają zdanie, nawet jeżeli się różnią. Raz dotychczas mieliśmy ten temat. Wiem, i w momencie, kiedy ja też spotykam się z takimi opiniami, przychodzą faceci, prawda, którzy dyskutują o problemach aborcji, a na końcu tak naprawdę to będzie decyzja rodziny i sumienia kobiety, która będzie decydowała o tym, czy w sytuacjach zagrożenia chociażby życia, kiedy będzie miała jeszcze, mam nadzieję, wybór, do usunięcia ciąży, jeżeli będzie to zagrażało płodowi, płód będzie trwał uszkodzony. Ale jeśli prawo się zaostrzy, to nie będzie decyzja rodziny, tylko decyzja polityków. Ale będzie tak, że Polki będą wtedy emigrowały
Właśnie, no, ale, no, ale będą, słuchajcie, no jeżeli, jeżeli dzisiaj, słuchajcie, jeżeli dzisiaj, dochodzi do sytuacji... Zadbajmy o rodzinę, taką prawdziwą rodzinę, tę podstawową komórkę społeczną, gdzie, gdzie nie kto inny, tylko mąż będzie dbał o tą osobę. Ja się zgadzam z panem, że trzeba... Jakiekolwiek organizacje tak nie zadbają, jak mąż zadba o swoją żonę. Nie liczę na to, że ten radykalny projekt PiS-u zastrzający aborcję nie przejdzie w tym Sejmie, ale przejdą te elementy dobre projektu obywatelskiego, a więc wychowanie seksualne, opieka okołoporodowa nad kobietą, a więc te wszystkie elementy, które są pozytywne, po to, żeby dać Polakom szansę i dać na zewnątrz przeświadczenie, że Polska nie wraca do średniowiecza. Panowie, po jednym króciutko zdaniu podsumowania. Ja myślę, że ta sytuacja nie jest komfortowa dla PiS-u. Paradoksalnie błędy opozycji dzisiaj postawiły PiS w sytuacji, w której to on musi zadecydować o tym, czy nastąpi zaostrzenie polityki aborcyjnej, czy też nie. I wydaje mi się, że premier Kaczyński, czy prezes Kaczyński nie chciał się w tej sytuacji znaleźć. To głosowanie 50 kilku posłów zmierzało w tą stronę, aby wypełnić tą deklarację przedwyborczą, że zawsze przy inicjatywach społecznych PiS ten temat będzie podejmował i będzie debatował nad nim w parlamencie. Z drugiej strony ten paradoks jednak też pokazuje, że opozycja na dzień dzisiejszy jest organizacyjnie słaba, tak? Bo można by powiedzieć, no, gdzie byli przewodniczący klubów parlamentarnych, tak? Kiedy podejmowali te decyzje, czy przegłosowywali, jak w przypadku Platformy. Sławomir Krawczyk. Nowoczesna jest zawsze za jak największą wolnością. I wszelkie ustawy, które przygotowujemy, ku temu zmierzają. I pracujecie nad własnym projektem. I pracujemy nad własnym projektem, który będzie lepszy od przedstawionych. Mam nadzieję, że aborcja u nas w kraju zostanie zakazana. I to całkowicie. Będzie, całkowicie będzie to najlepsze rozwiązanie dla społeczeństwa, a my powinniśmy się zająć nad skutkami, przyczynami właśnie tych negatywnych płodów, które pojawiają się właśnie przy porodach. I chciałbym, aby rzeczywiście ta nasza rozmowa, w ogóle nasze działania były skierowane na ochronę kobiet właśnie w momencie ciąży. I dobrze, najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby o te wartości zadbał mąż, nie kto inny, bo wiem, że żadna organizacja, czy to państwowa, czy pozarządowa, nie zadbają o kobietę tak jak sam mąż. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy również państwu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.